Dzień dobry, wasze Seedy. W końcu się doczekaliście, w końcu do tego wróciłem. Dzisiaj gramy na Seedzie z mojego Discorda. Link w opisie, polecam dołączyć, chamska reklama. V0QXR18W. Mamy grać Isaaciem na hardzie, bez alternatywnych. Ogólnie cieszę się, że powiedziałem wam, żebyście mówili mi, na jakie piętra mam iść, bo często bywały z tym problemy i rany wychodziły po prostu bardzo słabe, pomimo że miały być dobre. A to właśnie wina tego, że chodziłem alternatywne, gdy miałem tego nie robić. Lub vice versa czasami, ale to wiecie. To nie miałem po prostu prawa wiedzieć, czy mam iść, czy nie mam iść. Ale teraz już wiem, teraz wasze seedy będą lepsze. Jak to zabrzmiało? Ponoć D6 mi się tutaj nie przyda, ale możemy próbować... Secret Room może tutaj? Okej. Dzięki. No to D6 mi się jednak przyda. Próbujemy dostać jakiś OP przedmiot z tego Secret Rooma. Jak siądzie... O Jezu, jak siądzie Death Certificate lub coś innego po prostu. Więc o tyle wiem, że mogę se podkręcać po swojemu, tylko mam i zwykłe piętro. I bardzo mnie cieszy, że właśnie tak zostało to wszystko napisane, że mogę zrobić tak jak mi się podoba, a nie i specyficzną dróżką i robić specyficzne rzeczy. Więc sobie tak właśnie zrobimy, sobie podkręcimy troszkę atmosferę. Wchodząc tutaj. Okej, okay. Wynucha, nie zostaw mnie, zostaw. I dużo sakiew, spoko. Może rolka tutaj, może... O Jezu, ten option skusi, nie? Ale to będzie... Zła podróż. Zostawię to bez komentarza, po prostu. Okej, okay. Zabijmy sobie lasta, może coś fajnego z ciebie padnie. Piguła. Jestem zmęczony. Jestem zmęczony, powiadasz. No ja nie jestem zmęczony, jestem zły. Dlaczego jestem zły? Przed nagrywkami do tego... Próbowałem nagrać challenge ultra hard i szło okropnie. Chciałem to przejść tak bez trzymania R-ki i ja będę dalej to próbował później, ale już nie mam na to humoru, już mnie to tak zdenerwowało po prostu. Miałem rana gdzie w depsach, miałem 2,5 damage'u. Było źle. Wolę to zostawić sobie już na późniejszą datę i zagrać wasze seedy, które obiecałem. A drugi powód jest taki, że ktoś narysował na artach bardzo accurate obrazek z tego, jak się czułem, każąc wam wysyłać wasze seedy i potem ich nie nagrywając. I mnie to rozbawiło do takiego stopnia, że dostanę teraz dobry item. Zabijmy bossa, użyjmy tego, chyba mogę tak zrobić? I potem weźmy sobie dwa itemy i to zostawmy, bo myślę, że z D6 jest lepszy potencjał na coś. I najgorszy boss, ja nie lubię wersji tego Duke'a, bo on ciągle spami wszystkim, skończ, typie, umrzyj. No, niestety nie działa to jak chciałem, żeby działało, więc zostawimy sobie ten item. To chyba w Treasure Roomach tylko działa to tak cienko, tak jak Tainted Lazarusa w sumie. To mogę próbować szukać super secretu, mam kandydata numer 1 i w sumie tylko jeden, bądź dwa. Jeden jest tutaj, a drugi jest na drugim końcu po prostu. Jak nie będzie w żadnych z tych dwóch miejsc, to się bardzo rozczaruję. Jestem rozczarowany. Okej, to lecimy dalej. Mieliśmy iść na zwykłe piętra, więc lecimy na zwykłe piętra. Dobra, 100% na Devila. Musimy się postarać, żeby hita nie dostać, bo soul heartów niestety żadnych nie mam. A głupio będzie nie dostać pierwszego Devil Deala, z którego chętnie bym coś sobie podniósł. Jezu, ognia wam obrażeń nie biją, najgorzej. Czemu oni zreworkowali tych przeciwników, że od ognia nie dostają? Kiedyś było śmiesznie, jak wszedł w ognisko i zdechło. Secret room tu na dole jest, tak się pokoje ułożyły, że na pewno tu musi być. Niestety nie mam jak do niego wejść, więc... Musimy sobie radzić na razie bez. I treasure z Lil Monstro. Nie jest on zły. Na early mi się przyda, weźmy go. Jest to Monstro Slang, tylko troszkę gorszy, ale równie dobry. Gorszy, ale równie dobry, żebym powiedział. Jest bomba, dobra, idziemy do Secret Rooma, który może być coś bardzo fajnego. Ładnie bym prosił. Teoretycznie jest. A spróbujmy. Nie dał. Może by siadła skrzynka, której siadłby item, który mógłbym zrolować. I ten Lil Monstro jest naprawdę dobry. Cieszę się, że go wziąłem. Myślę, że ogólnie familiary są bardzo underrated. Myślę, że mega pomagają w tych ranach i mam nadzieję, że dostanę tego deala, nie? Dasz... Ty skąpy! Skrzynki żadnej nawet nie do... Idziemy do Curse Rooma. W Curse Roomie mnie jeszcze nie było, możemy tam zerknąć. Nic ciekawego. Okej, złota bomba jest bardzo ciekawa. Tylko szkoda, że wcześniej tu nie wszedłem, bo bym miał black card, bym deala nie stracił. Ale możemy sobie wszystko powysadzać, łącznie z tym chytrym ziomem od kluczy, ale to pod koniec, bo dalej chcę go wypłacić. Chociaż nie chcę go wypłacić, już obraziłem się, wynocha. Piguła, bardzo dobra, oddał mi jeszcze klucze, super. To sobie wysadźmy jeszcze tu.
pieniądze. No ogólnie złota bomba mega OP, bo mogę sobie crawl space'a szukać za darmo. Chociaż zastanawiam się, jaka logika jest za tym, czy ta bomba wybucha, ale jednak wraca. Może jakoś materializuje się magicznie. Rozkminy miałem, jak w sumie mogłaby fizycznie działać złota bomba. Możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie, bo jestem ciekaw waszego zdania. A mówię co o komentarzach, like, subskrypcja mega motywują do działania, a komentarze właśnie, jak już wspomniałem, lubię czytać i fajnie. No, ale nic jeszcze fajnego nie znalazłem z właśnie złotej bomby, ale na szczęście, okej? Coś fajnego? Kamień z X-em, wazony, okej, mogę to wszystko powysadzać od razu. Może z tych wazonów coś dropnie? No super secretu na pewno nie ma. To jest pewnie gdzieś w tym dużym pokoju. Podejrzewam, że tutaj się skrył. Mhm, dziękuję. Z ciekawą maszyną, może dasz item? High Priestess Run. O mój Boże, Lucky Rock i dopiero teraz go dostaję? Ale cringe'uwa. Ale dobra, użyjmy tego, co tam. Może z bossa złonshotuję. Prawie. I jest Divorce Papers. Chętnie sobie wezmę Divorce Papers. Jest to Tears Up, jest to serduszko dodatkowe. I lecimy dalej. Dawno tej karty odwróconej tego High Priestess nie używałem, więc mogę dostać hita po tym. Na całe szczęście nie mam się o co martwić. Widzę, że to głównie leci w moim kierunku, a nie w losowym miejscu, więc jest to mega miłe. Luck Up. Bardzo fajne. Tutaj może nóżka spaść? Dziękuję. Nie muszę marnować bomby, mogę za to dostać się tutaj. Okej. To robimy tak. Nie mam ochoty na Eye of the Occult, ale latanie będzie grzechem go nie wziąć. I roll. Luck based effect wezmę, mam dość sporo laka. I poczekam jeszcze z drugą rolką tutaj. Okej, bierzemy tego Gapiego tam. Dobra. Spoko, może być. I możemy tego Gapi społa rolować. Może Gapiego zrobimy. Okej. Planetarium! Okej! Świat! Bierzemy! Jeszcze Luna! Bardzo lubię Lunę! Ten widz chyba wie, co lubię. I chyba widz też wiedział, że dawno Gapiego nie miałem, więc dał mi Seeda z Gapim, żebym się troszkę pobawił nim. Już bym miał Gapiego. Okej, dobra. Speedrun do bossa. I robimy sobie Gapiego od razu. Chociaż najpierw bym rolkę nazbierał, bo chcę jeszcze tego Gimpiego rolnąć. Ale naprawdę mega fajnie, że Gapiego do mamy. I złota bomba kolejna, okej. Chwila, to nie. Weźmy Lucky Rocka. Powysadzajmy wszystkie grzyby, wszystkie głazy, całą kasę weźmy. Kolejny luck up. Kolejny luck up. Weźmy sobie jeszcze, no jak już mówiłem, powysadzajmy wszyściutko co mogę, bo to... Oj Jezu, ja będę bogaczem po tym piętrze. I ten kawałek Gapiego z tego nie odpuszczę, bo Gapi będzie tutaj przemocarny. Dobra, czy coś jeszcze tutaj znajdę? Niezbyt? Okej. Ale i tak wszystko wysadzę, naprawdę odda ten Lucky Rock. Dużo już kasy dostałem. W sklepie! Skullbug. Weźmy. Mogę wziąć ze sobą Gapi z poła, jakbym chciał. I nie będę ukrywał, że troszkę chcę. Jednakże wolę sobie wejść tutaj. I czy ja do końca chcę rolować ten devil, czy od razu rolować tego Gapi z poła? Chyba rolować Gapi z poła. Może nawet nie będę potrzebował tego trinketu. Dobra, roll. Weźmy. Mam tak dobry run. Plus jeszcze uwierzę widzowi, że to jest god run, bardzo dobry. Myślę, że Vanishing Twin odda jeszcze bardziej, są kupy. Dodatkowy loot z kup, weźmy sobie to. Ale kup tu dużo nie będzie, więc odkładam z powrotem. Dobra, biorę, lubię. Trochę mi tearsów zeżarło, dało damage. Nie jest źle. Jak znajdziemy jakiś ciekawy przedmiot, jakieś mnożniki na range'a, tego szukamy. Mnożnik na range'a naprawdę mega, mega odda. I do tego super secretu zaraz zerknę, nigdzie mi się na razie nie śpieszy. Bo super secrety w większości przypadków i tak za bardzo nie oddają. Więc ja bym sobie, no zerknął już do tego. Może jakiś charge będzie, albo serca, o, z Allstatsupem. A? Libra, Libra Goat. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Dostańmy dwóch tych typów. Dobrze, że ten jest słabszy i po prostu umrze. Pięknie. Po tobie. Idziemy sobie do naszego Devil Deala, kupujemy Gapi z Taila, bo to akurat potrzebuję do transformacji. Fly Orbital, dzięki. Tutaj pewnie będzie luck up, co? Nie, ale jest The Stars. Uuu, czy chcemy się pozbyć Bird's Eye? No mam dużo lucka, ale rolki w Secret Roomie, bądź... Trzy itemy z planetarium? Go, ryzykuję. Liga Legend i Pluto. No nie mam jak tego rolnąć, prawda? No Pluto zawsze, spoko, ale... Ta piguła może... Co to było? Co to jest? Gulp! Dzięki! Zrolowanie wszystkich pick-upów na ziemi by mogło oddać, może by mi dało baterię, więc zabijmy sobie tego Enviego. Może jeszcze rolka będzie w sklepie, jak rolne wszystkie pick-upy. Nie wiem, czy to ma wpływ na sklep. Mam nadzieję, że chociaż mini baterie dostanę, bo właśnie tego potrzebuję. Tu... Zostawię, niech leży. Roll. Oby jakaś bateria. Coś gdzieś jakoś, nie wiem jak. Ale wiem, że na pewno wezmę ten obrazek. Będę gapim w końcu. Będziemy mieli fajny damage. Nie będę. Nie. Co ja narobiłem najświętszego? Najgorzej. Ja to zrolowałem, nie pomyślałem o tym. O Jezu, co to?
O Jezu, jakbym placebo dostał z tym, o Jezu. Ja bym mógł swoją D6 nawet wyrzucić. Tu nie ma rolki, a może tu też nie ma. Ojeju, ale jest jakiś trinket, nie wiem, weźmy to. Są jeszcze jakieś piguły, ale są chyba właśnie te, jak widać na obrazku. Bad trip i bad trip. Czemu nie zrolowała tego bad tripa tam? Czy zrolowało, ale nie pokazuje jeszcze? O! Co tu się dzieje? Weźmy tego speeda, bo to jest all stats up dla mnie. To jest speed down, dzięki. Gulp! Bierzemy, oczywiście. Złoty trinket, wracamy do tego. I niestety rolki mi się nazbierać nie udało. Ale cienko, no nie chcę tej Ligi Legend, no. Bo ona będzie staty wszystkie zabierać. Dobra, no musimy iść dalej, no. Wezmę tego hermita i lecę dalej. No Bird's Eye byłby lepszy, ale... Chociaż łatwiej mi się będzie dodżować. Hierophant. Weźmy. Treasure Roomku. Bad bombs. No bomby zawsze spoko, mogę jeszcze te grzyby wysadzić. Fajnie, że kasa chociaż dropi, że jak wysadzę jakiś głaz, to dropnie mi kasy, więc nawet jak nic nie da wysadzanie głazu, to na pewno coś da... O, bateria, o mój Boże, dziękuję. Można coś z tego robić. To na pewno coś dostanę z powrotem po prostu. To ja bym szukał jak najszybciej bossa. Dostanę sobie dwa itemy z Vanishing Twina. Skrzynka? Ze strengthem. Dobra, klikam tego hermita od razu. Deep Pockets i Spider Baby. Lubię oba te przedmioty, weźmy sobie je, są fajne. W szczególności jak może mi usunąć drop, to będę dostawał kasę. A jak do jakiś Monikos Power siądzie? Może. Kamień z X-em, skrzyneczka z itemem. Z dobrym itemem. Jest to lakap, dalej, kolejna skrzyneczka. Z lakapem, okej. Okay. Myślę, że możemy sobie zerknąć do Boss Challenge Rooma, w którym może być coś fajnego. Jakiś damage up, coś? Może nie? Może tak? Myślę, że to będzie bardzo dobre na jedno oko damage, bo to jest mnożnik, jak się nie mylę. Szczególnie jak statystyki mam dobre. Mam po prostu ogólnie dobre statystyki. Kolejny Soul Harcik, okej, okay, zaraz mam full HP, a nie mam Devil Deal'a ani Boss Rooma znalezionego. Tu, Curse Room. Dobrze, Wheel of Fortune. To wiecie co zrobimy z tym Wheel of Fortune. W ogóle mam dwa secret roomy, ej, przypomniało mi się. Drugi będzie tu na górze. Myślę, że tak właśnie nie jest najwidoczniej, ale zerknijmy sobie tutaj. Żebraki. To poczekam z nimi, na pewno temu zgniłemu nic nie dam, ale na pewno najwięcej dam temu z charge'ami, żeby mógł sobie w potencjalnym Devil Dealku rolować po dwa razy. Jak nie w Devil Dealku, to w boss roomie, bo będę mógł sobie dwa itemy rolować. Tears up, a raczej all stats up, dziękuję. Super secret i secret, dziękuję. Okej, okay, dobrze, robimy to. Daj item jak najszybciej, dziękuję. Tobie troszkę serc też dam, może coś wypłacisz. Chociaż wolę dać tobie. Może item, dobry trinket i itema niestety nie dałeś. Ale może to wypłaci, nie? No dobra. To ja jeszcze sobie poczekam, może coś dostaniemy dobrego. Jeszcze secret room mam jeszcze, właśnie. Najpierw rolnijmy tutaj. Okej, okay, dzięki. Tutaj. Dzięki. Oj. Więc to takie jest podejście, widzę. Wygrywam grę i koniec, kropka. Nawet już D6 nie potrzebuję. Więc jak się trafi jakiś inny spacebar, sobie chętnie go weźmiemy. Ale ostatnio tego Vanishing Twina widzę, że dostaję. Wcześniej prawie nigdy go nie widziałem, a teraz... Siema, to ja, Vanishing Twin, co tam u ciebie? Co chcemy zrobić? Chcemy wziąć tego Tears Upa. Wiecie co? Dzisiaj robię challenge. Nie pauzuję gry. Z tym, żeby to nie było takie łatwe. Dobra, i weźmiemy sobie jeszcze Squeezie'ego, myślę. Nie wezmę Squeezie'ego, ale mam dodatkowe HP na maszynę tą, więc może wypłacisz teraz. Mam dużo kasy, właśnie, jeszcze mogę tego gościa. Dzięki tym pieniądzom mogę sobie rolować tutaj. Sacred Orb i Rock Bottom, które wolę bardziej? Skrów ten challenge chyba, chociaż... Rock Bottom, dobrze, bierzemy Rock Bottom. Miałem mówić, że skrów ten challenge, ale z drugiej strony mogę jeszcze odzyskać tego orba i dostać przez Dev Certificate. A myślę, że szanse na Dev Certificate są naprawdę gigantyczne w tym momencie. Siła. Jeszcze mam jedną baterię, tylko nie mam co z nią zrobić, ale mam co zrobić z tym całym zdrowiem, co leży wszędzie. W ogóle gdzieś skrzynka leży. Tutaj, może serca? Podwójne nawet, okej, okay, może być. Jeszcze tam jakieś karty, ale to było... Tam był The Devil, pamiętam, tam był The Devil. Ja go nie potrzebuję, ja potrzebuję tą maszynę wypłacić. Żeby dała item w końcu. Co ty na to? Maszyno wredna, chciwa. Znaczy chciwa, to jest dotacja krwi, ja nie mogę powiedzieć, że to jest chciwe. Dobra, dam tobie trochę rzeczy. Okej, okay, prawie się wysadziłeś, ale wysadziłeś mi ziomka od rolków. Okej, okay, weźmy sobie... Breakfast znowu. No dobra, ale no już ostatecznie zdecydowałem się, że nie skrów ten challenge, tylko robimy go, że bez pauzowania gry. Mam ochotę na coś takiego. O ile trafi się Dev Certificate, to wtedy whatever. Bo bardzo chcę Dev Certificate. Oj, bardzo. A jeszcze mam jeden super secret właśnie. Może coś tam będzie? Bo on jest tutaj, to możemy od razu zerknąć. Okej, okay. Jeden z nielicznych dobrych super secretów, który
Na pewno da mi przedmiot. Dobra, nie chce mi się tej skrzynki przesuwać, po prostu to otwórzmy. I o dziwo nie dało nic, ale dostałem serce z powrotem, więc możemy dalej się bawić tym naszym przyjacielem. Ja wydam wszystkie serca, jeszcze nie odpuszczę tego, nie ma mowy. Może ty mi coś wydasz? Nadajesz mi tylko tych typków, tych pająków, co umrą po jednym pokoju, niestety. Może Rottenharta? Nie, ale dużo kasy dostaję, jakbym sobie to oszczędzał, to by naprawdę oddało, ale no nie mam co z tym zrobić. Dostaję mi jeszcze 2,5 serca na mapie, więc proszę. Ja ci dam wszystkie te serca. Nawet trochę soul heartów ci dam, bo nie chcę mi się już biegać. Bo ja czuję, że już tu nie mogę umrzeć. Okej, nic. No to zbieramy dalej serduszka, spróbujemy dostać. Odsuń dwie połówki. Okej. To jeszcze mam jedno całe serce na mapie. No nie, instant pickup, nienawidzę cię. No dobra, no będę musiał się jakoś tego pozbyć. Myślę, że szybko to postawić w secret roomie jakimś, czy w ogóle gdziekolwiek, bo ja nie chcę tego używać. Myślę, że mój ludzik ma lepsze rzeczy. Gulp! To poczekam na jakiś lepszy trinket, bo ja nie chcę tego koniecznie gulpować. Bo czuję, że przez ten cały run ten trinket nic nie zrobił. Tutaj The Infinity, okej, może być. Tylko boję się, że nie podniosę go. Okej, mamy. No i rolka, no co, rolujemy to wszystko. Death Certificate i RK. Bierzemy Death Certificate. Jest on po Strowmanie. Dobra, i co chcemy? Teoretycznie, wam powiem, miałem iść po tego. No wiecie po co. Ale... mówiłem, że mnożniki są bardzo dobre. A to jest mnożnik, dało mi to 3 damage'u. Więc zagrajmy tak, o. Plus ja lubię boomerang, Tirsen są mega fan. Może jakąś synergię z tego jeszcze skleimy. Może Tiny Planet. Tiny Planet też daje mnożnik i może coś z tego naprawdę mocnego wyjść. Treasure! Z niczym dosłownie, dziwne aż. Tyle i temu przeleciało i nic. Szkoda. Znaczy szkoda, no zaraz tam wrócę, nie? Dosłownie teraz tam wrócę. I zobaczymy, może teraz jakieś lepsze przedmioty siądą. Chocolate Meat Death Touch, weźmiemy sobie Death Touch. Dark Bomb też może być. Boom! Wishbone! Nie chcę. Może Chaos w sklepie, ej. Chaos w sklepie. Nie ma Chaosa w sklepie, ale będę mógł to spróbować rolować. Jak będzie Chaos w sklepie, to my tą grę wygraliśmy. Bo Glitch Crown Chaos jest to naprawdę OP synergia. I też Gapiego będziemy mieli za darmo. Więc no, jestem za. Kolejna maszyna skamerska. Może trinkety da. O, dziękuję. O, jeszcze ty. To też sobie weźmiemy. Czemu nie? Almond Milk! Yo! No tak statystyk mi nie zwiększył, ale będzie śmieszny, więc nie narzekam. Tylko te instant pick-upowanie rzeczy mnie wkurza. Ja muszę chyba moda jakiegoś grać, że to usuwa, bo to nie jest chyba zamierzona mechanika gry. Przynajmniej ja wątpię, że jest. Okej, jest boss room, sobie zaraz do niego zejdziemy. I tak jak kolega mówił, nie idź alternatywnych piętr, to ja to zleję i pójdę do mauzoleum. Całego rana szliśmy niealternatywnymi ścieżkami, teraz pójdziemy do mauzoleum. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I bardzo dobry health up. Nie będę ukrywał, że jego chcę. I tu jest jeszcze item Symfoil strzyka. Gulpowanie trinketów, bądź lepsze trinkety. Sigil of Baphomet. Okej, my to wygraliśmy. Może jeszcze znajdę jakiegoś gulpa, to wtedy to już będzie koniec gry. Ale najpierw zobaczmy. Tutaj jest Watch, jest Tarot. Ja bym wziął sobie Watcha, spróbował. Wzięliśmy mapę niestety. Ja mam w ogóle Rock Bottom. Ja zapomniałem, że ja mogę sobie klikać te karty za darmo po statystyki. To sobie użyjmy tego. Mam 8 fire rate'u i ten fire rate nigdy nie zniknie, no. Libra i Rock Bottom są tak OP kombem. Ja bym chciał teraz homing. Ja bym chciał naprowadzanie się, żeby jeszcze te strzały trafiały, albo continuum, żeby te strzały bardziej nie trafiały. Jedno z tych dwóch bym ładnie poprosił. Boss, prawie kliknąłem spację, bo zapomniałem, że bossa zabiliśmy. Idziemy do mauzoleum. Od razu treasure z niczym ciekawym, to jest dobra. Niestety nie bawię się w sacrifice roomy w tym podejściu. Devil Deal'e myślę oddały bardziej, ale możemy próbować coś tutaj jeszcze zrobić w tych gehennach mauzoleum i może coś fajnego dostać. Mam nadzieję na... ten Tiny Planet byłby fajny. Tutaj niestety nic nie mam. Ja będę tak powoli to klikał, może w końcu nie z instant pick-upuję przedmiotu, bo to już drugi raz się dzieje. To zerknijmy do sklepu, w którym jest grid, w którym umarł kolejny luck up, już siódmy. A perfection nie mamy, nie? Więc niezły wynik. Tu quad shot, of course, chwila. Jest on po tym, po kluczu, dobra. Mamy quad shota, jest super. I nie straciliśmy statystyk dzięki rock bottom. Hehehe, dobrze. Tu jeszcze kamień z X-em widziałem. Dokładnie, tutaj jest kamień z X-em, sobie go wystaćmy. Jakby był small rock, to bym go w sumie nie podnosił. To jest głupie podnosić small rocka z librą, bo to zabiera statystyki. Więc ciężej mi byłoby odzyskać te staty. Bo właśnie sam Mutant Spider mi trochę tych statystyk zabrał, więc będę musiał troszkę statapów poznajdywać, żeby to opłacało się. Okej, super secret może być tutaj, nie ma. Tutaj nie może być, tu na dole zwykły secret może.
Jest. Są pieniądze, oprócz tego nic ciekawego. Żebrak od kluczy. Nie, nie bawimy się tobą. Nie chcę. Teoretycznie byś oddał, praktycznie nie mam wystarczająco na to kluczy. Ty. Emperor. Emperor jest bardzo mile widziany. Super secretu tutaj nie ma. Super secrety w dziwnych miejscach się przespiły, więc po prostu wyczyśćmy sobie instant bossa i drugiego też. Okej, okay, jest tutaj dużo ciekawych rzeczy. Ja bym chętnie zamienił się w Dark Judasa. Nie będę ukrywał, jest on po tym. I wziąłbym sobie jeszcze Inkubusa. Chociaż może być Twisted Pear. Próbujemy Twisted Pear może. Jest Jello. No próbowałem. Chciałem bardziej Twisted Pear, by to fajniej wyglądało. A to jest jeden z moich ostatnich dealów. Dobra, Rotten Baby jest super. Weźmy sobie jeszcze strzykawę po damage. Albo nie, lalka. Lalka da więcej statystyk, to mi bardziej rozdzieli te statystyki. Tak, tak będzie lepiej. Dobra, lalka. I stąd cokolwiek. Cokolwiek po prostu. I od razu weźmy, stańmy się Dark Judasem. Da mi to mnożnik na damage, czyli mnożnik na wszystkie statystyki. Czyli sobie wchodzimy tutaj, możemy sobie jeszcze potwierać to wszystko, nic ciekawego. Niepotrzebnie tego Soulhearta podnosiłem. Wiem, że chcę się tym pobawić. Potem klikniemy sobie Emperora, żeby nie backtrackować i wyczyścimy kolejne piętro. Zgulpowała też trinket, czy jest jakiś trinket na mapie? Jest, chwila. Gulp trinketa tutaj akurat spoko. Bo mogę zrobić tak i mogę jeszcze się tym pobawić troszkę. Może jakiś lepszy trinket? O, jest lepszy trinket. To aż kusi. O, to mi się przyda bardzo. To może spróbujemy dostać. Ej, to możemy chwila. Gulpować wszystkie trinkety. Dobra, robimy to. Dobra, zgulpowało, jest dobrze. To idziemy po kolejny jakiś trinket. Tej koronki nie wiem, czy chcę gulpować. Na pewno chcę zgulpować to. Blessed Penny jest bardzo fajnym przedmiotem do zgulpowania. Dziękuję. Pieniądze jakieś gdzieś? Chyba nie ma. Może ty dasz jakąś kasę? Dał? Super secret musimy znaleźć. Tu? Może? Nie? Głazy! Głazy dają kasę! O Jezu, jak pięknie. Dobra, pierwszy super secret. Okej. Nie wiem, czy to jest takie koniecznie mega dobre, ale... No dobra, dobra. No na pewno więcej kasy będę z tego miał, więc spróbujmy troszkę się tym bawić. Ja chcę jak najwięcej najlepszych trinketów, taki mam teraz pomysł, nie? A miałem tylko stać się Dark Judasem, a tutaj teraz takie rzeczy robimy. Gdzie jest drugi ten super secret? Bo są dwa na mapie. I mamy bardzo dużo kasy i możemy mieć jeszcze więcej, więc dalej się bawimy tą maszyną. Proszę, daj jakiś trinket z kategorii śmieszne. Robale jakieś. Coś. Mam Chariota. Możemy tym wypłacać sobie więcej rzeczy. Pearl jest dobry. Sobie go wypłacimy zaraz. Znaczy wypłacimy, zgulpujemy. To idziemy z Chariotem na tą maszynę. Może od razu zgulpujemy tego trinketa naszego. Zgulpowałem go. Super. Jeszcze dużo pieniędzy mamy. A, podniosę już tą koronkę. Ja ją wezmę ostatecznie. Chwila Empress. Możemy sobie kliknąć. Dostaję statystyki. Dobra. Jest dobrze. Magician, The Sun. Chariota wezmę po prostu na tą maszynę z powrotem. Odwrócona karta. Co to? Odwrócony strength. Średnio. Empresska, dodatkowy damage. Emperor. To mi da też dodatkowe statystyki. Dusza. Możemy sobie to kliknąć. A jednak nie. Ale ej. Mamy coś takiego, więc... Śmieszne. Zgulpuję tą koronkę, bo i tak mam jeden treasure room, to tam whatever. Chariot. Pieniądze. Może item. Item. Spin down. To my chyba spin downa chcemy. Nawet zamiast The Infinity. Dlaczego zamiast The Infinity? Albo zwykłej kostki? Zamiast zwykłej. Bo The Infinity... Znaczy The Infinity Spin Down da mi właśnie tego Parasite'a. Wziąłem infami. Nie jest źle, nie jest źle. I tak dużo na tym piętrze zrobiliśmy. Dodatkowa defensywa jest mile widziana. Kołpuję po prostu, dobrze? Trinkety, ładnie proszę. Zero, czegokolwiek, okej. No to robimy tak, bierzemy Emperora. Idziemy się wykończyć w końcu. Ten Black Art tu leży, go później podniesiemy. Weźmiemy się tym Dark Judasem, w końcu staniemy. I będziemy mieli jeszcze większe statystyki, nie? Ten mnożnik damage'u naprawdę mega pomoże. Dobra, Dark Judas, jesteśmy. Kasy nie mam, trinketów nie mam zbyt fajnych nigdzie. Emperor. Error i lecimy w końcu dalej. No to po kolei, do Secret Room'a oczywiście. Co my mamy tutaj? Nic ciekawego, ale ten Dark Bomb się przydał na coś w końcu, ten co go przypadkiem podniosłem. Chariot. Okej, weźmy sobie Chariota. No i lecimy. Mamy kosmiczne statystyki. Jest naprawdę dobrze, bo oj Jezu, jak to jest piękne. I cieszę się, że wziąłem to lusterko. To lusterko jest naprawdę dobre. The Devil. Kliknijmy, nic mi to nie daje, okej. Czyli muszę więcej statystyk znaleźć. Tutaj... że prezencik. Weźmy. W Secret Roomie to rzućmy. No prawdopodobnie wszystkie fajne przedmioty już mi przeleciały, ale co tam spróbować. No, chociaż może Spin Down coś fajnego z tego zrobi. Zobaczymy jeszcze. Tylko boję się, że znowu fajnego przedmiotu nie podniosę, nie? I będzie źle. Ale dobrze, weźmy. Zobaczymy, co dalej zrobimy
z tego. Może jakiś cricket's body. Teoretycznie dev certificate, ale musiałbym to dużo rolować. Nic ciekawego, roll. Myślę, że rolka odda bardziej. Binge eater. Brimstone. Nie chcemy brimstone, prawda? No tearsy są chyba lepsze. Szukamy dalej, no co? Szukamy po prostu dalej. O! O, mulligan. O Boże, to będzie dobre. Ja bym chciał mulligana. Jest po Harley Quinn Baby. Jest mulligan, dobrze. Dobra, drugi. Ej, powiedziałem secret room drugi. Dziękuję. Którym... Nic nie ma, ale trinket jest fajny. Locust of War, zawsze fajna sprawa. Dobra, rolnijmy tym spindownem. Tutaj, dobra, zobaczmy. Diplopia z placebo, dobrze. Możemy zrobić diplopię, zróbmy. Ej, właśnie, jeszcze tu mamy rzeczy. I szkoda, że nie pokazało, co ja będę podnosił. Ale zobaczmy, co mogę zrobić. The Swarm. Mogę rolować Heartbreaka. Może dostanę tego orba śmiesznego. Ale nie mam charge'ów na to. Musiałbym jakąś baterię wyczarować, a ja czarodziejem nie jestem. Chyba. Dobra, zbiorę tą złotą monetę. Zebrałem ją. I jeszcze jedna rolka w Secret Roomie, no musi oddać. Musisz. No nie nazbieram już na tą diplopię, więc... Chaos! Bierzemy. Mamy Chaosa, dobra. I dość... Okej, trinket, ale wolę to, co mam. Lecimy na bossa chyba. Bo co ja tu jeszcze mogę zrobić? Podniosę to. Guppy! Jej! Mamy Guppiego. Chociaż tyle. I czy tego Heartbreaka nie brać? Heartbreak jest dobry. Weźmy. Co tam? Nie będę umierał jak coś. Dobra, matka. Umierasz. Pójdziemy sobie do... piekła. Mam ochotę iść na Sheol. Klucze. Podziękuję. Wolałbym zerknąć, co jest tutaj znowu. Dobra, masz. Jezu. O, dość okej, nawet trinket, nie będę ukrywał. I serduszka. Fajnie, fajnie. Ja ten trinket zostawię, wypłacę tych gości, bo w deczeście to dużo skrzynek będę właśnie takich dostawał. Holy Mantle, weźmy. Jest to gwarantowane perfection tak naprawdę. I rolkę dostałem, szkoda, że nie mam jak jej użyć. I drugą rolkę dostałem, i baterię. Co ty mi dasz? Nic mi nie dasz, bo nie trafię. Co ty mi dasz, powiedziałem. No come on, czemu żeś skręcił? No w końcu to wysadziłem, Jezus Maria. Marnuję charge, ale w sumie nie chcę już mi się breakować, już to wygrałem. Okej, chcesz mi dać coś jeszcze? No nic mi nie dajesz na razie. Dobra, prosto na bossa myślę, lecimy. O Jezu, ile rzeczy, o Jezu, jaki fajny trinket. Znaczy nie mam tak dużo familiarów, żeby to było dobre, ale ta pigułka jest taka se. Dobra, serce matki nie żyje, łatwo. W Devil Dealu, Hallowed Ground, musimy, po Bobskersie. Czekam aż, no, że te tirsy się ogarnęły. Po co mi to jest? To daje sterydę statystyk, a ja mam rock bottom z librą. Bob's Braina musiałem wziąć, of course, że musiałem wziąć Bob's Braina, roli. Secret card! Nie wezmę go, prawda? Ja stanę bliżej troszkę. Mam go, dobra. Się skupiłem chwilę, nawet nie wiecie jak długo tam stałem, nie? Bo chciałem go podnieść, chciałem go mieć. Ale dobra, mamy go. To lecimy dalej. Miałem mówić, że jestem na skraju śmierci, jednakże okazało się, że mam dość dużo serc z jakiegoś powodu. Ale mnie to bardzo cieszy, możemy sobie po prostu trzymać guzik i wygrywać grę. Super secret, podejrzewam, że jest w tym miejscu. Nie ma w tym miejscu. Jak to? O! Roll po prostu kliknę. Nie, whatever. Umierać. Dziękuję, umarło w końcu wszystko. Tylko szkoda, że nie udało mi się dostać tego Hallowed Grounda. No myślę, że ten przedmiot by mega oddał. Jakbym dostał raz hita, wszedł w to, to ja bym miał ze 100 obrażeń. Nieironicznie nawet mówię teraz. Okej, tu może dropnąć item. Nie może dropnąć item niestety. Demon. A weźmy sobie tego demona. Może tepnie do Secret Rooma? No, kolejnego. Tutaj nic nie było ciekawego. Ale mam dalej itemy do rolowania. Właśnie, może ten Star of Bethlehem siądzie. Co wy na to? C-section. To nie jest przedmiot, którego szukam. Wolę swoje tearsy. Myślę, że lepsze rzeczy już można z tym zrobić. Eden Soul, okej. Dusza raju. O Jezu, dziękuję. Pięknie, mi się to podoba. To lecimy już od razu na szatana. Nie mam czego tutaj szukać raczej. O, lockup. Dawno go nie widziałem. Dobra, no i zabijamy gościa. No patrzcie, on po prostu deada od razu. Ty też deadasz od razu. Ty też deadasz od razu. XD. Perfection! Zostawimy se chyba. Tak, triumfalnie. Myślę, że dużo skrzynek nie potrzebuję. Jakieś klucze pewnie gdzieś tam znajdę. Plus są Devil Deal'e jeszcze, więc nie potrzebuję na ten pokój. Parasite! Mamy go! O Boże! O Jezu! Co się dzieje? To jest Star of Bethlehem? To jest Star of Bethlehem. Jezu, ciężko wytajmować przez te muchy. Chwila, nie. Pozbędę się tych much. Muszę się tych much pozbyć, no to jest najgorsze. Ale chyba... one się chyba nigdy nie przestaną respić. Nie? Dobra, jest git. Muszę tego gościa zabić. I znowu wróciły. Ale dobra, nie jest ich tak dużo. Teraz coś widzę. Mamy to, mamy to.
32 obrażenia, mega. Plus jeszcze na samym lambie sobie wrócimy tam i dobustujemy set statystyki, tak mega. Jezu, co się dzieje? O Jezu. Fajnie to wygląda, fajnie. Jeszcze jak się gra buguje, że te tirsy nigdy nie spadną, nie? One będą się ciągle trzymać tego, ciągle. No burzę śnieżną stworzyłem, no co? Sobie jeszcze weźmy te statystyki. No ja muszę tylko podnosić jeszcze te z tego itemu mojego i będzie, o, i będzie fajnie. Znowu Isaac's Heart, wynocha. Goathead nic nie robi, rolne tako po prostu. Nie widzę nic takiego. Goat? Dobra, nie! Czemu ja przez to przeleciałem? Ja chciałem jabłuszko, najgorzej, bo ja mam dużo laka, ja mam gwarantowane te jabłuszka. Ale i tak wszystko masz otuje w sumie, co ja... Kontinuum, kontinuum, dziękuję. No przestałem mieć tą synergię, co po prostu powoduje, że wszystko się wokół mnie kręci. Ale myślę, że to jest bardziej fun. To jak wam dzień mija, co? Bo u mnie dobrze. O technology, też fun item, ale... Wolę tirsy. Tutaj nic ciekawego z tego. Też nic. Chyba same breakfasty zaczną siadać. Weźmy sobie Mysterious Liquid, czemu nie? Teraz cały pokój będzie zielony. I sobie wyczyśćmy lamba. O dziwo, nie padł na one shota. Muszę cię dobić tak o. Voidu niestety nie ma. Coś dasz fajnego? 20-20. To mi fire rate naprawi. Dziękuję. To mi jeszcze ten parasitoid w ogóle jest. Nie widziałem go. Ale czy mnie parasitoid obchodzi, jak mam te dwie świetne rzeczy? No nie do końca. Wiem, że kolejna złota skrzynka. Z czym to jest? Weźmy Roid Rage'a. Dodatkowe statystyki. Jeszcze jedna rolka gdzieś? Coś? Tu mogę. IPK, kto mnie zabije? That's K. Okej. Robimy to. Dziękuję. Czy conjoint mogę zrobić? Chyba nie. Jeszcze poszukam reszty secret roomów. Po właśnie dodatkowe staty i sobie wejdziemy jeszcze do... O, weźmy sobie Eye of Beliar, Ace of Hearts, tego nie potrzebuję, Chariota też nie. Może tu jeszcze będzie super sekrecik, nie ma. O, cześć, jakby ciebie tu zabrakło. Odwrócona karta Magician, Jonkler. Siema Jonkler, mnożnik obrażeń. Niech te tirsy opadną, błagam, niech te tirsy opadną. Dobra, mamy to chociaż, mamy Crown of Light'a. Są to dodatkowe statystyki dla mnie. Dobra, otworzyłem tą skrzynkę, mamy... weźmy sobie... ciebie. Damage booster, jeszcze więcej statystyk. I sobie wejdziemy do mega szatana, wyczyścimy go sobie. Zobaczymy, jak szybko padnie. Dobra, 85 obrażeń, 30 fire rate'u. Wygląda to majestatycznie. No i dobra, lecimy. Od razu, nie ma na co czekać, nie ma co. Klikamy sobie w niego guzik i wszystko w pokoju umiera. Ej, dosłownie, ja tylko guzik kliknąłem. Muszę kliknąć drugi raz, bo mi się tirsy skończyły. Fajny ten mega szatan, ty trudny taki bardzo, wiecie? Ten boss jakby, on jest naprawdę trudny. Naprawdę, ja się z nim męczę teraz. On jest taki, wiecie. No dawaj, wskrzeszaj się, bo nie chcę wycinać tej walki. Taki bardzo trudny, nie? Że umiera i go zabiłem. I teraz będzie pewnie ending. Delirium mi gra nie da. Zostawiam to bez komentarza. Ale jak znajdę delirium, to od razu do niego wchodzę, kończymy. Tak klasycznie, powiedzmy. Ale no ja wchodzę, bo mi po prostu wszystko umiera, co jest... Co to jest? Jeszcze dużo pieniędzy. Może dostaniemy tego Monocle's Power w końcu i będzie więcej damage'u. Okej, wejdźmy sobie do secrecika mojego. Tutaj coś ciekawego. Grzybole. Ja bym te grzybole sobie powysadzał. Może coś fajnego. Gulp. Gdzie jest gulp? Tu. Mamy zgulpowane perfection. To już coś znaczy, nie? To już znaczy, że ten run jest... jednym z lepszych runów na świecie. Ale mi aż gra laguje, nie? Tyle się rzeczy po prostu dzieje na ekranie. Szkoda, że tego gulpa wcześniej nie dostałem, to bym mógł sobie jeszcze te skrzynki za darmo wszystkie otwierać. Jezus Maria, co się tu dzieje? O mój Boże, kocham Continuum. To jest tak fun przedmiot. Złoty kluczyk, o Jezu, no to teraz się zabawimy. Będę dostał więcej przedmiotów za darmo. W końcu jakiś pierwszy boss, który nie będzie niestety delirium, ale jest Blue Baby, który od razu umrze. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Może nie? Epifora? Maybe? Nie. Drugi Sacred Heart! Nawet nie zwróciłem uwagi, że mogę to dostać! Dwa Sacred Hearty! Jakby to pewnie mi staty zabrało, ale come on! Na miniaturce będzie fajnie wyglądać. Wyskoczysz w końcu? Gościu. Ile można czekać? O mój Boże, technology! I to te śmieszne technology. Dobra, mamy to. Nie wiem nawet jak, ale to mamy. I spróbuję rolnąć? Nic ciekawego. To spróbuję rolnąć raz jeszcze. To sobie weźmiemy. To jest fajny przedmiot. O Jezu, ja się boję strzelać teraz, nie? Mi grę wywali. Mi po prostu grę wywali w tym momencie. Dobra, chodź, Blood Puppy. Nigdy się nie zendrage'ujesz, bo i tak cały pokój zabijam od razu, więc... Secret! Co wy na to? Dziękuję. Jeszcze więcej statystyk. Nie wiem, co się dzieje. Wiem, że chcę sobie odebrać moje statystyki. I lecieć sobie dalej. Tu też może być delirium. Może tu nie będzie? Nie, wątpię.
No tu nie ma, bo się nie mieści w gridzie 12x12, więc mamy dodatkowe... Twisted Pear! Twisted Pear! Chcieliśmy ciebie! Nie wziąłem go, zabijcie mnie. Dobra, ale chociaż super secret znalazłem. Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! No! W końcu, Jezus Maria. Super secretik z ciekawymi rzeczami. I'm drowsy, niewiadoma. O! Plus 6 laka? Że ja chcę wam to odpuścić? No, nie odpuszczamy. To jest drugi złoty trinket w tym ranie. W ogóle. Jezus Maria. Naprawdę niezłego seeda ten widz dostał. Naprawdę bardzo mi się podoba. Dobra, tu jest Skrillex, który sobie umrze jak wyskoczy. Dobra, umrzyj. Wypuśćcie mnie. Dobra, Curse of the Tower i nic poza tym. Dwa trinkety. O, to już bardziej mówi w moim języku. Magi's Fave, no nie będę miał z tego żadnego użytku, ale będę miał użytek z tego pokoju i muszę wychodzić, bo mi komputer wybuchał. O, to weźmy. Delirium. Myślałem, że tu nie będzie delirium, no ale dobra. Zabijamy. Jak on obrażeń nie dostaje, Jezus Maria, boss armor czuć. Bardzo czuć. Nawet nie wiem, które tirsy są moje, a które jego. Mnie bardziej zastanawia, jak ja hita jeszcze nie dostałem. Okej, jest git. Co się stało? Co się dzieje? Telefrag. Dostałem łańcuch, bo dalej mam moda Chained Together, nie? Że ten duszek za mną lata. Dostałem efekt tego duszka. Tylko problem jest taki, że ja nie widzę nawet, gdzie on jest. Mogę po prostu stać sobie tutaj chyba. On tyle hitów dostaje. On tak tirsami spami. Co się dzieje? Mój komputer! Dobra, umarł. Teoretycznie hita nie dostałem. Wiecie co? Jeszcze tak na sam koniec klikniemy D4. I co dostałem? Ale beznadziejne. Ale słabe. Co jest? Cieszę się, że tego nie zrobiłem. Jakby spoko, że dostałem tego. Terre, ale... Ale beznadziejne. Cieszę się, że tego nie robiłem, że ej, kliknijmy sobie na delirium item. Będzie śmiesznie. No nie. Nie będzie śmiesznie, bo jest beznadziejne. Nie ma znaczenia. Ważne jest to, że seed był naprawdę, naprawdę mocny. I bardzo się cieszę, że zdecydowałem się go jednak zagrać, a nie dalej się męczyć z tym przeklętym challenge'em, którego nie znoszę. Zrobimy go innym razem po prostu. A ja wam dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i strzała.